W dzisiejszej parsze Truma czytamy o instrukcji budowania świątyni dla Boga. I tu są trzy opinie, kiedy dokładnie odbywała się instrukcja o tym. Według pierwsza opinia, ta instrukcja się odbywała od razu po nadaniu Tora. Według druga opinia, to się odbywało w Jom Kippur. Ten znany pierwszy Jom Kippur, kiedy Bóg wybaczył żydowskiego narodu za grzech złotego czelca, balwochwalstwo, więc jako wyrażenie to, że oni są znowu miło widziane, dawali im nawet instrukcję o budowaniu dla niego świątynię, dom, który na pewno nie prosi od naród, który nie jest miło widziany. Więc to był taki znak dla wszystkich narodów świata, że żydowskiego narodu znowu są miło widziane. Natomiast trzecia opinia mówi, że Mojżesz dostał ta instrukcja przed grzechu złotego czelca, ale przekazał narodowi żydowskiemu po Jom Kippur. Innymi słowami, jeżeli my idziemy według pierwsza opinia, że ta instrukcja się odbywała tuż po nadaniu Tora, to wtedy stan duchowy żydowskiego narodu był najwyższy. Jest napisane, że oni bardzo poważnie przygotowali się do nadania Tora, opracowali wszystkie swoje cechy. Jest też napisane, że to tam się odbywało jakiegoś rodzaju konwersja, to były nowe ludzie, czyste duchowo, w najwyższy stan duchowy. A według druga opinia, oni już nie byli cedykim, nie byli w najwyższy stan duchowy, ale oni byli balej czuwa, oni zdążyli grzeszyć, ale już wrócili do dobrej drogi. Według trzecia opinia, że Mojżesz tak naprawdę dostał ta instrukcja, zanim oni grzeszyli w tym grzechu złotego czelca, ale on przekazał im to dopiero po Jom Kippur, to znaczy, że w momencie, w ten sam czas, kiedy oni grzeszyli w grzechu złotego czelca, nadal ta instrukcja była w życiu, bo nie czytaliśmy, że ona chwilowo została odwołana. I stąd będzie instrukcja dla wszystkich ludzi. Jeżeli ktoś jest albo uważa, że jest cedyk, że jest bardzo wysoko duchowo nastawiony, i on może powiedzieć, że ja jestem o tyle wysoko duchowo nastawiony, że ja nie powinienem zajmować się i zaangażować w materialną część tego świata. Ja powinien się od tego wszystkiego izolować. Więc mówię jemu, że według pierwsza opinia, kto dostał instrukcję wziąć materialne rzeczy i zbierać razem i z tego budować dom dla Bogiem, nikt innego niż cedykim, bo cały żydowski naród wtedy byli cedykim. A jeżeli ktoś powie, no cedykim ja rozumiem, oni są o tyle święte, że to im nie zaszkodzi. I to jest bardzo ważny cel, żeby nie trzymać tego duchowości i boskie światło tylko w pewnym adres, tylko że cały ten materialny świat stał się dom dla Bogiem, bardzo ważna rzecz. Jednak ja, będąc Baal Tshuva, ten, który już zdążył grzeszyć, ja znam swój słabość. Ja wiem, że kiedy ja znowu będę zaangażował się w materialny część tego świata, ja mogę grzeszyć. To mówił jemu, według druga opinia, kiedy żydowski naród dostali ta właśnie instrukcja o budowaniu świątyni dla Boga? Akurat wtedy, kiedy oni już zdążyli grzeszyć, i wrócili, robili teshuwa. To znaczy, że też ty, będąc Baal Tshuva, nie powinieneś tylko zajmować w rozwoju swojej duchowości, tylko też w ulepszeniu tego świata. I według trzecia opinia, że Mojżesz dostał ta instrukcja, zanim oni grzeszyli, ale ona wówczas nie została odwołana nawet wtedy, kiedy grzeszyli w budowaniu złotego czelca, to znaczy, że ta instrukcja nie była tylko nadana dla cedykim i ona nawet nie była nadana tylko dla baalei tshuva, ona nawet była aktualna dla ci, którzy byli grzeszniki. Więc wręcz przeciwne. Zamiast mieć taka podejścia, że ci, którzy grzeszyli, jeszcze nie wrócili w całości, nie należają do tego klubu, mówimy nie, poprzez tego, że będą zajmowali się prawidłowo w materialnym część tego świata, to oni na pewno wrócą do dobrej drogi.